Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Wiecie co, jedziemy na ważne, trzeba trochę fabułę popchnąć do przodu i pojedziemy sobie na rewanż w terenie. I słuchajcie, zaraz zobaczymy co tutaj było napisane, bo patrz, mamy tak, Nasim, to źle brzmi, z Ligi 73 prosi o rewanż w nowym miejscu. Coś tu się nie zgadza. I musimy jechać, zobaczyć o co chodzi. To jest już nieopodal. Ostatnio żeśmy zbierali sobie wraki, jeśli przegapiliście ten odcinek, to zerknijcie sobie. I nie zapomnijcie o kliknięciu subskrypcji, bo według statystyk okazuje się, moi drodzy, że 70 osób, które ogląda mnie regularnie, nie ma klikniętej subskrypcji. What? Normalnie nigdy nie mówię o tym, ale wygląda na to, że trzeba przypominać co odcinek o tym, żebyście subskrybowali, bo jak tego się nie robi, to po prostu nikt nie klika. 40 osób subskrybuje z was, 40% osób z was subskrybuje. Masakra. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? O, tak, musimy zmienić samochód. Jaki tu potrzebują? Aha, potrzebują z tej... Kurde, to byśmy musieli sobie zrobić jakiś samochód pod wyścigi, nie? Pasowałoby. Co my tu wybierzemy? Wiecie co, ostatnio patrzyłem sobie w realnym życiu, ile kosztuje Golf R. Szóstka, Golf 6R i... On kosztuje w okolicach 60-70 tysięcy. I ku mojemu zaskoczeniu ma napęd na 4 koła. Jakoś nigdy do mnie to nie docierało, że Golf może mieć napęd na 4 koła. Ten ma, znaczy nie akurat ten model, bo to jest chyba 7 albo nawet i 8. Ale 6, obserwowałem sobie 6 i powiem wam, że, no, że byłem zaskoczony bardzo. A zacząłem to szukać, bo jak gram w Forza Horizon 4 i gram w Eliminatora, to właśnie tam jest ten Golf. O, patrzcie, mamy Honda NSX Type R, a w dodatku akcja tej gry rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, więc jest to import, dlatego że na Stany Zjednoczone jest marka Acura, która ma kierownicę po lewej stronie. Ale tu mamy sobie Honda NSX. No, to by był ciekawy wybór, na pewno ciekawy, ale ja już ją chyba kiedyś robiłem, wydaje mi się. Ty, dawaj S5 zrobimy pod wyścigi, ja ją zawsze brałem na pościgi. O tak, posłuchamy jak brzmi. Uwaga. Tak sobie. Hej, daj, tu Raf. Chcę, by Max coś dla mnie odebrał. Okej. Nie będzie narzekał. Daj mu już chyba o tym wiemy, nie? Całkiem niezłe statystyki mamy na tym Audi. 173 punkty. No, trzeba... Jestem strasznie ciekawy tuningu wizualnego. No bo tutaj w tym trybie takim wyścigowym, gdzie robimy samochód pod wyścigi, no, przeważnie auta są bardzo, bardzo fajnie obniżone. To Audi wygląda spoko, mamy tutaj czterodrzwiową konfigurację, czyli jest to po prostu czterodrzwiowe auto. Takie, no, nietypowe pod wyścigi, ale zobaczymy, co uda nam się zrobić. Paskudne maski, niech zostanie ta standardowa, jest taka groźna, ładna, podoba mi się. Myślę, że to jest taki nowoczesny samochód, tutaj niewiele będziemy mogli zrobić, ale to jest Need for Speed, czasami potrafi nas zaskoczyć i nawet jakieś hyper auto potrafi zrobić się, potrafimy zrobić z niego coś niesamowitego. Okej, okay, najpierw... O nie, tego nie chcę, bo tutaj z boku to źle wygląda. Dajmy coś takiego. No ja bym chciał bardzo, bardzo, bardzo mocno obniżyć ten samochód. Może to będzie lepiej pasować do tej dokładki, nie? Dobra, no i błotniki, uwaga. A okej, okay, tu mamy takie ciekawe poszerzenie. Myślałem, że będzie coś zupełnie innego. I jest taki... delikatny, zobaczcie, to się nawet niewiele tam poszerza, no nie? To jest tylko tak... taki akcent, można powiedzieć. Więc przód mamy tak, felgi są świetne, nie chciałbym ich zmieniać. Standardowych niestety nie da się powiększyć. Ale weźmiemy, bo skoro robimy jakiś tam tuning, to sobie zmienimy felgi, nie? Patrzcie na to, to jest maksymalny rozmiar felgi do tego auta, większego nie można mieć. No, nie jest to złe, no bo w końcu to już jest duża felga. No, ale myślałem, że coś tam będzie można jeszcze zmienić. Jestem trochę zaskoczony. Ale okej. Dobra, to mamy tutaj przód, tutaj tarcze hamulcowe możemy sobie wymienić. Dobra. I progi. Co możemy tutaj z progami zrobić? Powiem wam, że ten standardowy jest najlepszy chyba. Ale... no, czasami nie ma sensu tak na siłę zmieniać, nie? Zmieńmy.
Dobra. Aha, tu możemy jeszcze opony. Z przodu nie można było opon zmienić, nie? Dajmy sobie ten napis. Ech. Dobra. I z tyłu felgę sobie zmieniamy, chyba na taką samą. Tylny błotnik. Co my tu mamy? O, tutaj już jest trochę mocniejsze chyba poszerzenie. No, wygląda ciekawie. Pyk, tutaj chyba nie będziemy faktycznie mieli tak dużo tych zmian, nie? Zobaczymy jeszcze. O! Co tu wymyślili? Zobacz. Co to jest za spoiler? Ciekawe. Okej. Nie wiem co tu dać, tak. Tu by pasowało coś takiego malutkiego. No dobra, ale to jest samochód wyścigowy, więc dajmy tutaj taki spoiler podczepiony z tyłu, tablicę zostaw. Aha, tu mamy. Aha. Tu mamy to i tylny zderzak, czyli coś na co będziemy dużo się patrzeć, więc dajmy jakiś fajny diffuser. O, zobaczcie, to nam trochę zmienia. Wizualnie troszeczkę obniży samochód, więc wrzucimy. Teraz dajmy jakieś fajne końcóweczki. O, dajmy coś takiego. Jak z jakiejś Hondy, no nie? Celixowej. No i tyle, wiecie co, no dużo żeśmy tu nie zrobili. Felgi tak z daleka teraz patrzę. Nie wygląda to dobrze. Ale tak, możemy mocno ją usiąść, posadzić, więc nie jest źle. Dobra, wybieramy sobie malowanko. A co powiecie na takie moro zielone? Czemu nie? Tylko teraz felgi nie pasują trochę, no nie? Wypadałoby je zmienić, ale już dobra. Wiecie czego żałuję? Że nie można w tym Need for Speedzie przenosić części z jednego auta do drugiego. To jest takie słabe, jednak wolałbym, żeby można było, bo ja mam dużo części teraz pokupowanych do innych samochodów, nawet z tej samej klasy, z wyścigowej, i nie da się ich przenieść. Sprawdzałem, nie ma szans. Musisz kupić od nowa wszystkie części i lipa. No i nasz ulubiony moment. 3, 2, 1. To moja ostatnia pneumatyka, więc nacieszcie oczy, już więcej nie mam. Będę musiał, może da się powyciągać z tych samochodów, do których włożyłem? Więcej się nie da, więc to jest ostatnie tak posadzone auto. Kurde, robię fotę. A i mam dla was takiego protipa, bo zobaczcie, jak się zgasi silnik, no to oczywiście gaszą nam się światła, no nie? Jak odpalimy samochód, to z tej pneumatyki jakby on się podniesie i dopiero wtedy będziemy miał zapalone światło. Ale jak chcemy zrobić super obniżony samochód z zapalonymi światłami, to robimy tak. Dociskamy gaz i zanim auto zdąży się podnieść, włączasz tryb aparatu od razu. I dzięki temu mamy zapalone światła, a jednocześnie mamy super obniżony samochód. I cyk, foteczki, tak jest. Z różnych stron, cyk, cyk. Jedziemy na spotkanie. Wiecie co, tak naprawdę nie musiałem robić chyba tego samochodu, bo nawet tam nie mam pokazane, jakie mam wymagania na ten, powiedzmy, wyścig, na to spotkanie tam, więc podejrzewam, że ten samochód będzie o takim tylko dla widoczku, nie? Autkiem. Ale powiedziałem, że co odcinek nowy samochód, więc jest. Myślę, że zaraz, wiecie, przejdziemy sobie to coś, nie pamiętam co to było, ale przejdziemy sobie to i potem będzie seria nowych wyścigów, to sobie zrobimy te takie wyścigi szosowe, jeśli będą, bo szczerze nie pamiętam jak to tutaj było, czy to były jakieś inne, czy co się tu robiło. Ale już jesteśmy na miejscu. O, proszę, uderzyłem w drzewo, ekstra. Aha, i teraz muszę wybrać trzy samochody. Muszę wybrać na wyścig, czyli ten co zrobiłem. Na offroad to może weźmiemy Mustanga z poprzedniego odcinka, dobra? I mamy na ucieczkę, no to Mercedesa raczej nie. Ej, mamy Audi. Ale weźmy sobie może Porsche. Czyli teoretycznie na wyścig będę miał najgorsze auto. No zobaczymy jak pójdzie. Oho. Jest Audica, proszę bardzo, o to chodziło. Łyk zwycięskiej herbaty. Co wy tu robicie? Miałam spotkać się z Jimmym, starym klientem. Ale Katrina chciała rewanżu. Zadzwoniła do mnie laska z Ligi 73. Pułapka. Navarro. Paro. Jest moja Porszawa, ale super to wygląda. Ja, jak fajnie. Duparo nas wrobiło. Musimy uciekać. Audica jest najsłabsza.
chyba nie ma znaczenia, nie? Czekali na nas przez cały czas. Poradzimy sobie z nimi, pamiętajcie, rozdzielamy i odciągamy. Tak jest. Jasne. Ej, coś się tu dotkawa. Mac, co się dzieje? O! Kurde, nie zauważyłem tego. Wycelował we mnie reflektor i straciłem panowanie nad wozem. A teraz? Ukryłem się pod wiadukt. To musiało pomóc. Tylko uważajcie na te reflektory. Ludzie, ten helikopter emituje coś, co trafiło Maca. Trzymajcie się z daleka. Aha. Cholera! Jess? Przyjęłam. W porządku, u nas w okolicy biłam się przez blokadę. A, to pewnie jest ten Hammer, Skyhammer. To takie zagłuszające, no coś kojarzy. Cholera, teraz leci za mną i rozwala mi auto. Muszę zgubić reflektor. To jest do tego ronda przy placu budowy. Tam się złapie. Aha. Reflektorem mnie atakuje. No dawaj, dawaj. Jestem na placu budowy, pomogę ci. No dobra, ma. Okej. Mac? Wóz stanął! Mac! Hej, brzydalu! Tutaj! Znowu działa. Wynoszę się stąd. Mam u ciebie dług. Męska decyzja. Musimy się wydostać z miasta. Gliny stanowczo przestały żartować. Spoko. Będę leciał kanałem. Helikopter aż tak nie zaryzykuje i mnie zostawi. Prawda? Śmigłowiec, czemu nie ścigasz samochody? Nie ma szans. Tunel jest za wąski na upadek silnika. Szkoda! Wo! Gdzie on leci? Przez rusztowanie przeleciał? Chwileczkę! Panie pilocie, czemu pan jeszcze żyjesz? Naprawdę jesteś zaskoczony? Jeśli ona za tym stoi, to przygotujcie się na coś paskudnego. Ha, ha! Wybacz, stary! Tutaj jedziemy, nie? Unikamy... O! What? Nie! Dobra, przyjęłam. Długo tak nie pociągnę. Muszę dotrzeć do Jess. Ja chciałem tam rozbić ten murek. Już prawie na miejscu. Dobra, gdzie idziemy? Tu chyba. Gotowe! Jazz? Jazz. Puszczcie się, chłopcy. Granata mu. Oho. Ekstra. No i wchodzimy do RWB. Tam, to nam da trochę swobody. Żebyśmy mogli swobodnie zejść na zawał, spotkamy się za miastem. I ostrożnie. Na to jest już za późno. Jakby rzuciły się na nas wszystkie cholerne siły policyjne. Można by pomyśleć, że jesteśmy przestępcami. Dobra. Prawdziwymi przestępcami. Centrala, zaraz staranujemy cel. No, co policja? Wiecie? Śmigłowiec wrócił. Przynajmniej jest poobijany. Nie pozwól, żeby... What? Raz przydzwoni i po nim. Śmigłowiec poobijany? Śmigłowiec nie może być poobijany. To jest śmigłowiec, a nie jakaś ciężarówka. Leci na południe przez... Cholera! Zamknęli też Lakeside. Spróbuję ich zgubić w zaułkach. Przynajmniej helikopter za tobą nie poleci. Nawet Schuller by na to nie stawiał. Śmigłowiec, skończyły się wymówki. Lecisz na samochód. Proszę bardzo. Familia będzie patrzeć. Jeśli tego nie zrobisz, lepiej poszukaj sobie nowego miejsca zamieszkania. Uuu. Jezu, ten gościa szalał! Niech gadnę, poleciał za tobą do załóg. Ale nie wyceluje we mnie. Jeden Adam... Wow, było blisko. Jakby mnie czołową uderzył, w przód mojego samochodu, to by było kiepsko. Uwaga, wszystkie jednostki. Jadę obwodnicą, a wy gdzie jesteście? Jadę na południe, jak tam. Nowy plan. Spotykamy się na 620. Jest w budowie, na miejscu. Mnóstwo sprzętu, rozpętajmy piekło i zabezpieczmy ucieczkę. 620? Dobra, uwaga. O kurde, ale mnie porobił. Mamy cel, mamy go. Nie mamy. Jaki porozbijany, kurde. Jak to wygląda? A mnie wybrał śmigłowiec. Jesteście gotowi na zabawę? Ła, ale mocni są teraz, kurde, strasznie. Tu jeszcze jakieś inne samochody? A nie, to był jakiś postronny, dobra. Ło! Co ja zrobiłem? Co? O Boże! A nie, to tak miało być, dobra, ja myślałem, że to ja! Ej, poczekaj! O, dobra, bo nie mogłem skręcać. Zapaszamy się jako ekipa! Jeśli schrzanimy, schrzanimy to razem. Nie ma mowy, uciekniemy stąd.
Atakuję cel wyłącznikiem. Grzeb, nowy plan poproszę. Przed nami tunel. Zniknę z oczu helikopterowi i przebijamy się na pustynię. Dawaj, dawaj, rozwalaj się. Kurde, są oni tacy mocni są. Tunel. Pośpiesz się, ten śmigłowiec zaraz mnie wyłączy. Nie wyłączy cię. Nie, leć na drugą stronę i rzuć. Dobra, co dalej? Dobra, chcesz zagrać ostrzej? Kurde, to jest... Ta Porszawa się rozpada już! What? Kosmos! Dobra, chłopcy! Spadamy stąd! Chłopcy! Skyhammer, misja wykonana! No, powiem szczerze, było grubo. Kurde, mogą nie kupować tego Audi. Zobaczcie, że teraz mamy Camaro odblokowane. Porsche, o nie! GT4 Cayman. I to, czyli łódka. Kurde, barka rzeczna. A to co to jest? M3. O. Myślałem, wyglądała jak M2 przez chwilę. Dobra. Cieszę się, że dotarłeś w jednym kawałku, Tai. Ledwo. Mieli urządzenie, które nazywa się Skyhammer. Potrafi z miejsca wyłączyć silnik samochodu. Navarro im je dała. Skyhammer, mówisz. Wiesz coś o tym? Może. Musiałbym je zobaczyć, żeby mieć pewność. Ukraść prototyp familii, podczas gdy wszyscy gliniarze szukają nas w centrum. To wszystko? No okej. Będzie tam stał? Zniknął! Tyler. O, jeszcze cię nie wsadzili. Spotkajmy się. Nie mogę jechać do centrum. Za bardzo wkurzyłem gliny. Myślisz, że nie wiem? Wysyłam ci namiary na miejscówkę za miastem. Jesteś w drodze? W sumie nie mam nic lepszego do roboty. Wiem, wiem, ale ja mam, więc się pośpiesz. Okej, no to lecimy. Nie mamy co prawda teraz wyścigów. Musimy się spotkać z Schulerem poza miastem. Więc nie, nie wiem, czy to Audi się przyda. To urządzenie glin. Wiem, co to jest. Tak? To wyłącznik. Super nowoczesny sprzęt służy do zdalnego wyłączenia elektroniki w aucie. Skąd o tym wiesz? Bo sam go projektowałem. What? Ja byłem w wojsku. Nigdy nie doprowadziłem tego do końca. Ale komuś się udało. Familia wykorzysta go w gonitwie banitów. Na 100%. Może uda mi się wymyślić jakiś przeciwśrodek, ale muszę jakoś go zbadać. Potrzebny będzie nienaruszony egzemplarz. Coś wymyślimy. Kurde. Raf pracował nad tym urządzeniem w wojsku. Ciekawe. Dobra. A mogę zmienić samochód. Nie wiem, czy to... Czy mam odpowiedni na tą misję? Zobaczymy. Audi Quattro na pewno 4x4 wszędzie wjedzie. Ej. A, proszę, proszę. Czy to nie wróg publiczny numer jeden? Założę się, że jakiś glina miota teraz rzutkami w twoje zdjęcie. Nie wątpię. Co tam? Bukmacherzy dają 100 do jednego, że dostaniesz się do gonitwy banitów. Mało prawdopodobne, ale można zwiększyć szanse. Wiesz, że nie mogę się ścigać w centrum. No i co? Ej, jest pełno lig ulicznych poza miastem, młody. Jest huk bomba, grupa wolne, Ember i inne. Mogą ci pomóc familią, jak ładnie poprosisz. Jak familia weźmie nas na cel, będziemy potrzebować wielu sojuszników. Dobrze, jesteś moim asem, młody. Mam cię na oku, póki karty nie będą leżeć na stole. Okej, myślę, że dobra opcja. W mieście mamy policję, okej. Mówiłem, że nie mogę do miasta, to... W mieście musi być policja. Dobra, nieważne, słuchaj. Tutaj mamy wyścigi czerwone, więc tutaj sobie pojedziemy w pierwszej kolejności, bo no, trzeba tym Audi ogarnąć temat, nie? Czy ja mam odpowiednie Audi? Słuchajcie, ja mam 210 na statystyce. Aha, rekomendowane 200, 209, więc myślę, że lajcik, nie? Że powinniśmy sobie na spokojnie poradzić. Ja tam nie będę jechał, bo to wiesz, zanim będę jedziemy, to minie kupa czasu. A tutaj możemy się szybko przenieść, ale jedna rzecz jest taka, że to nie jest na górze, bo tu jest taki wielki most, tylko to jest tam na dole w wąwozie i tam trzeba dojechać najpierw i trzeba dojechać tutaj jakoś na skróty, jakoś się tak to tutaj jechało. Tuningować audycji nie trzeba, 210 punktów powinno nam na początek wystarczyć, a co wyścig będziemy zdobywać nowe części, prawda? Więc nie będzie raczej z tym problemu.
No i wiecie, ja gram na poziomie trudnym teraz i powiem wam, naprawdę bardzo łatwo się te wyścigi wygrywało do tej pory. Ja wiem, że co tam poziom się już coraz trudniej robi, no ale jednak wolałbym nie robić sobie samochodu, wiesz, na taką wyścigówkę nagle F1, tylko żeby to było takie competitive, nie? Żebym też czuł ten dreszczyk emocji. No i to chyba nie jest aż tak całkiem w dole. Bo widzę, że ten znak jest tu gdzieś na górze. To się pomyliłem. Okej, okay, moja wina. Dobra. Grupa Wolne Ember? Powiem wam, no, wyszukana nazwa. Bardzo wyszukana nazwa. Faktycznie, to nie jest w dole. Tutaj żeśmy zbierali w części jednego wraku, nie? Zdaje się, żeś gdzieś tu w okolicy. Dobra. Wolne Ember, zobaczmy, co to... A czekaj, to jest na teren, kurde, to faktycznie się nie pomyliłem, to jest tam w dole. Srebrna szóstka, do nich jedziemy tak naprawdę tym autem, kurde. Ja nie wiedziałem, że tu jest jakaś woda, zobaczcie, tu jest jakaś rzeczka. Kurcze, nie widziałem tego nigdy wcześniej, jakoś nie zwracałem na to uwagi. Okej, co my tu mamy, zobaczmy. Golf? Byliśmy podzieleni na 6 lig, które familia wyrzuciła z miasta. O. Ale tutaj znaleźliśmy wspólny cel. Jesteśmy srebrną szóstką. Kiedyś na pewno o nas usłyszysz. Srebrna szóstka. Ciekawe. Porobimy ich, nie? Na spokojnie. Tyler? Mały Tyler Morgan? To się naprawdę dzieje. Dios mio, nie wierzę w to. Co cię tak śmieszy, Gajo? To, że uderzasz na familię. Słyszałem, ale myślę, może wariat, ale nie aż taki. Pełna powaga. Lina zapłaci za to, co zrobiła. Lina. Niech to. Mały Taj ma tupecik. Co cię tak ugryzło, Cabron? Mam dla ciebie coś o wiele łatwiejszego. Pogadamy po wyścigu. Okej. Po wyścigu? Pokażemy im, na co nas stać, chociaż łatwo może nie być. Dobra, co mamy zrobić? Nie zjeżdżaj z asfaltowej drużyny. Okej. Powinniśmy dać radę. To gdzie jedziemy? Podjęliśmy środki ostrożności w sprawie familii. Przekonasz się. Jedź gdzie powiem, dotrzyj na czas i będziesz miał swój wyścig. Aha, dobra, bo to nie jest jeszcze wyścig. To jest dopiero jazda na czas. Musimy dojechać w konkretne miejsce. I właściwie gdzie się ten gościu podział? Bo przed chwilą staliśmy na drodze przecież, nie? I nagle on zniknął, nie jedzie ze mną, nie prowadzi mnie, gdzie mamy jechać? Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. No ale jedźmy. Zobaczymy, jak ta audycja się spisuje. Co już mogę wam powiedzieć, to niestety, no, jak się pewnie spodziewacie, ciężko się nią driftuje i skręca ogólnie. Pokonuje zakręty się nią trudno. Na pewno jest dużo więcej ciekawych samochodów, które mogłyby radzić sobie fajniej na tych zakrętach. Tutaj jest ciężko i trzeba się przyłożyć. Jest tak, widzicie, nie? Ominąć cokolwiek trudno. Dobrze, musimy uważać, żeby nie zjeżdżać. O, czekaj, ktoś się dołącza do... Tak? Ktoś tam... Przejedź pod Fortune's Gamble Bridge i śpiesz się, silniki już wyją. Nie ten zwycięzcy. On coś tu z przodu jedzie, jakby przeciwnik? Nie wiem. Tak jakby na wyścig jechał. No, coś. Też się rozbija. Morning Star. No, pewnie kierowca, którego będziemy mogli wyzwać, ale póki co, no, jesteśmy w wyścigu i nie możemy się z nimi ścigać, ale ich też będziemy pokonywać, nie? Ostatni przystanek. Druga strona mostu. Załatwione. Czarna Mamba, następny. Tak, będziemy musieli wszystkich porobić. Kurczę, tak, patrzcie, jakie serpentyny, damy radę tym Audi. Dobra, coś tam poleciałem bokiem. Dobra, no jakoś tam leci, ale... Szału nie ma. No, szału nie ma też dlatego, bo jest to Audi, które słabo stunigowałem, no nie? O, żeż ty, ale mnie zaatakował, widzieliście? Strzelił we mnie trafikiem.
O nie, porażka. 2 sekundy poza szosą byłem. Szlak. Dobra, ale wiecie co, ja tutaj prawie że na styk mam. Ostatniego miejsca nie zdradzę przez radio. Aha. To jest tam, gdzie w liceum rozbiliśmy tego Mustanga. Zawsze mi to wypominasz, to była twoja wina. Aha, to jesteś koledzy są. Tylko z reguły. Jesteśmy prawie gotowi, szybciej. Dobra, no to lecimy. I proszę bardzo, meta, kurde, nie udało się wyzwania zrobić. Szkoda, no. Gdzie się ścigamy? Tak, zrobiliśmy. No niestety nie udało się trzymać drogi, więc... I mamy ulepszenie, blok silnika. O, fajnie, tej samej firmy może być. Co dalej? Dojedź na miejsce. Okej. Okay. Ja dotrzymuję słowa. Wysłałem ci na miarę. I to niby miało być wyzwanie? Jak jesteś pod wrażeniem, to polegniesz na gonitwie banitów. Jak zdołasz mnie prześcignąć? Tego możesz być pewny. Na linę też mam sposób. Linę. Ja nie mówiłem o linie, tylko o gonitwie. To jest to samo. Zaufaj mi, amigo. Nie to samo. Mhm. Gonitwa banitaw. Damy sobie radę z tym i z tamtym. Odpowiednio stunigowana furka i samo się pojedzie, nie? Dobrze, co my tu mamy? Driftuj przez 1500. 1500 to jest sporo! Gdzie stary, dobry Gajo? Nie ciekawi cię możliwość dowalenia familii? Tak, próbowaliśmy, naprawdę. Ale tak lepiej. Mamy już dosyć ataków familii. Starczy tej gadki. Masz wyjście do przegrania. Znaczy 1500 łącznie, ale to jest i tak sporo, nie? Łącznie, tak? Dobrze, na szczęście łącznie. No nie wyobrażam sobie driftować tym samochodem przez 1500 metrów bez przerwy. To nawet... samochodem driftowym byłoby dosyć trudno. Dobra, 10 km do celu, to jest długi wyścig. Moje auto nie jest takie dobre, widzicie, że zostaje teraz z tyłu, no nie? A jest wyzwanie, żeby ich pokonać. No dobrze, tutaj mamy kawałek, taki odcinek autostradą. Audi nie powinno być jakieś bardzo wolne, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. No ale przyspieszenie, no to jest kwestia części i tuningu. Więc jestem na ich poziomie, można powiedzieć. 210 punktów. Ej, to jest super w tym NFS-ie, że można spychać przeciwników. Wiele gier jest taki... A, czekaj, bo to są okrążenia. Wiele gier jest takich, że po prostu... nie możesz tych przeciwników zepchnąć, nie? Oni jeżdżą, są twardzi, wiesz, oni spychają wszystko na swojej drodze, taranują, a ty w nich wjedziesz i oni nic, jeszcze ciebie dotkną i ciebie rozwalą, nie? Wiele gier tak ma, chociażby na przykład Forza Horizon 4, tam ciężko jest tych te boty rozwalić, walisz w niego, nic się z nim nie dzieje, no. A tutaj lekko dotkniesz i koleś poleci w kosmos, to jest super. Dobra. Ło ty! Co się stało? Gość! O kurczę, powiem wam, że trudny ten wyścig, Audi się rozbiłem drugi raz. O man, ej, oni tutaj naprawdę prowadzą. Będę musiał chyba powtórzyć. Nie no kurde, rozwalili mnie. Audi za słabe. Żeby wygrać, trzeba... No, wyścig musiałem powtórzyć niestety. Źle mi poszło za pierwszym razem i powiem wam, że za drugim też jest mi ciężko. No, wybrałem sobie samochód, który no... dorównuje tym wymaganiom, więc jakby... Ach. Ale wiecie co, fajne z was chłopaki. Dziewczyny nas chyba nie oglądają, mnie tutaj, nie? Czy oglądają? Nie no, chyba nie! Wygraliśmy! Możecie próbować, ale mnie nie rozbijecie! Okej. Proszę bardzo, 1600 metrów. Nie skupiałem się na drifcie jakoś specjalnie, zrobiło się samo praktycznie. I tu już gruby szmalec leci z tych wyścigów, nieźle. Był trudny. Jesteś dobry za kółkiem, kabra. No dalej, wyluzuj z odwetem, zbierz ekipę i przyłącz się do nas. Weszliśmy w całkiem niezłą działalność, do której trzeba ludzi z twoim talentem. A. Tylko mi nie mów, że dalej robisz w tym syfie, przez który wpadli nasi. Teraz jest inaczej. Pewnie, tym razem sam dasz się złapać. Całkiem inaczej. Traf tylko na następny wyścig.
Zobaczysz, jak to teraz wygląda. Okej, jakieś szemrane interesy. Haha. Jestem zadowolony, że ten wyścig był wymagający. W końcu. I powiem wam, że ten gościu z tej ekipy jest w porządku, nie? Mamy kolejne jakieś zadanko i będziemy musieli zająć się trochę też wyścigami, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, hejas!